Cześć, z tej strony Kacper i witam Cię w materiale, w którym nasi eksperci podsumują rok 2022 na rynku kryptowalut i odniosą się także do przyszłego 2023 roku. Pomyślałem, że fajnie będzie zadać im te same pytania, byśmy mogli zobaczyć, jak różne mają na nie perspektywy. Materiał wartościowy, więc zachęcam Cię do obejrzenia go do samego końca, a pierwsze pytanie, jakim zadałem brzmi, jak podsumujesz rok 2022 na rynku kryptowalut? No, musimy powiedzieć, że rynek w 2022 był bardzo trudny, ale ciekawa sytuacja jest taka, że spadki, które zaczęły się w listopadzie nie pochodzą z rynku krypto, w sensie początek przynajmniej spadków, czy, czy nawet cała pierwsza połowa 2022 roku. I odpowiedzialność za te spadki de facto jest powiązana z wycofywaniem płynności z rynków finansowych, można to kojarzyć trochę z, z, z QT, czyli Quantitative Tightening, czyli zacieśnieniem polityki monetarnej przez Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, czyli Fed, aczkolwiek niekoniecznie jest to tak silnie skorelowane z samą z kwotą. Czy, czy tą wypadkową procentową redukcji sumy bilansowej, a raczej wycofywanie płynności, na przykład za pomocą transakcji reverse repo z rynku. No więc to był początek. No i później, oczywiście, w maju pojawia się sytuacja z luną, która powoduje duży spadek, potem troszkę się rynek stabilizuje, lekko rośnie, potem pada 3 arrow Capital, Celsius, i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy taką kaskadę bankrut. A ostatnio. No, pojawia się problem z FTX-em, który był przelewarowany, wykorzystywał środki klientów do inwestycji nie tylko na rynku krypto, jeżeli chodzi o giełdowe inwestycje, ale też wszystkie te transakcje Venture Capital, które normalnie. Powinny pochodzić od środków albo od inwestorów, którzy się na to godzą, bo to venture capital są tak zwane po polsku kapitały wysokiego ryzyka, no więc jak sama nazwa wskazuje, niepłynne też aktywa, bo nie mają liquidity, dlatego są venture, dlatego są poza sektorem notowanym. Więc tutaj tego nie było. A inwestorzy myśleli, że mają krypto, czy mają fiaty na giełdzie, tak? I to, no, czyli taki pod końcówka roku totalna nieuczciwość osoby, która jeszcze budowała się na zbawce krypto i która chciała regulacji i takiej przejrzystości w branży sama była totalnie Nieuczciwa i, i nie stosowała tej przejrzystości, albo wręcz bardzo słabą księgowość. No więc tutaj, tutaj jest to no pod znakiem tego. A ciekawostka jest taka, że to, co zaczęło spadki, czyli wycofywanie płynności w listopadzie, czy tam nawet chwilę przed listopadem, bo, bo te konsekwencje na krypto z lekkim opóźnieniem się odbiły. To płynność zaczęła wracać 30 września. Czyli gdyby nie sytuacja z FTX-em, to już byśmy rośli i byśmy mieli, no niekoniecznie nie, nie jeszcze nowe ATH oczywiście, ale mielibyśmy już dużo wyższe poziomy i pewnie bylibyśmy powiesz, tam 30 paru tysięcy. Więc to się nie wydarzyło. Wysypała się ta giełda. Co ciekawe, spadek w stosunku do. 50-tygodniowej średniej kroczącej, żebyśmy zaczęli wyceniać bitcoina w jego średniej kroczącej, czyli dzielić, to pokazał sytuację taką, że my jesteśmy wyżej niż na w czerwcu 2022 roku. Ether też nie przebił tych dołków, więc to jest dobry sygnał, że po takim FTX rynek się tak mało spadł, czyli jak to się mówi, y, dawaj więcej mocy, reaktor wytrzyma, w tym memie znanym, to y, rynek pomimo takiego wydarzenia, już troszkę się odparnia na fa fat i te negatywne emocje się trochę chyba już skumulowały i już y, myślę, że zbierze, zbieramy się do dobrych wzrostów. 2022 to taki mega niedosyt, niedosyt zwłaszcza początek tego. 2022 roku i generalnie liczyłem na więcej i wydaje mi się, że tutaj fundamenty zrobiły główną rolę i nie pozwoliły tej wykładniczej hossie urosnąć i jesteśmy w tym momencie tu, gdzie jesteśmy, bez wykładniczej hossy, czyli gdzieś tam w drodze do uklepania dna albo świeżo po uklepaniu tego dna na krypto. Ten rok był pewien pełen wahań wzrostowych, spadkowych, to o każdy z nas wie. Ale też myślę, że był to rok rekordowy, jeśli chodzi o ilość strachu, który był generowany przez media. Jeśli chodzi też o nazwijmy to pompowanie różnych wydarzeń, po to, żeby ludzie wychodzili z rynku krypto. A umówmy się. Jest cały czas trzymany cykl, gdzie aktualne spadki są zgodne z tym, że zawsze one były, gdy cena jest tutaj pomiędzy dwoma halvingami, gdzieś w połowie odległości między nimi. Na rok 2022 w rynku kryptowalut przypadła Bessa. Akurat rozpoczęła się ona pod koniec 2021 roku i trwała właśnie przez cały 2022 rok. Wszystko w sumie przebiegało zgodnie z cyklicznością. Jeżeli chodzi o. Bessę na rynku kryptowalut. Dla mnie była to niezwykła bessa, zupełnie inna niż te wcześniejsze, z tego względu, że wcześniejsze bessy, moim zdaniem, były typowo kierowane psychologią. Tym, że ludzie porzucali bitcoina jeszcze we tych wcześniejszych bessach, nie znali cykliczności, nie wiedzieli, czy kiedykolwiek się on więcej razy podniesie, czy taka cykliczność w ogóle będzie w nim występować. Ta bessa jest przeze mnie nazywana bessą na stand-by'u. Z tego względu, że wszyscy wiedzą, że to jest rynek niedźwiedzia, wszyscy wiedzą, że spadamy, ale jednocześnie wszyscy oglądają filmy, czekają na to, aż dojdziemy zgodnie z cyklicznością do dołka i ten rynek zacznie ponownie się podnosić. Porównując chociażby tę bessę do wcześniejszej, gdzieś tam w okolicach dołka. W roku 2018 moje filmy oglądało 8, 10, 12 tysięcy osób. Tego typu wyświetlenia robiły filmy wtedy. Dzisiejsze filmy robią po 60, 80, 90 tysięcy wyświetleń, co pokazuje, że ludzie nie inwestują, ale ten rynek obserwują i czekają na dalszy rozwój sytuacji. Rok 2022 możemy podzielić na takie główne dwa etapy. Pierwszy to jest dyskontowanie sytuacji za naszą wschodnią granicą. I przewidywanie rynku, jak zaburzenie łańcuchów dostaw wielu surowców, które dochodziły do Europy i do świata z, z Rosji, wpłynęło na znaczące zwiększenie wycen wielu surowców. Druga część to już można powiedzieć, że rynki surowcowe szykowały się na nadchodzącą recesję, no i tak też zachowywała się akcja cenowa wielu surowców. W mojej opinii jest to najtrudniejszy rok na rynku kryptowalut. Co prawda, ja nie byłem na rynku w 18, ani w 14, ani w 11, kiedy były poprzednie besy, ale no mam szereg informacji i jestem w stanie to ocenić. Skala wyzwań jest nieporównywalna do tych, z którymi musieli się zmierzyć inwestorzy 4 czy 8 lat temu. Drugie pytanie: czego nauczyłeś się w 2022 roku? Przede wszystkim większego zaufania do własnych analiz, bo pamiętam, że gdzieś tam miałem jakieś predykcje, jakieś miejsca do wyjścia w pewnym momencie z tego też powoli odchodziłem, bo tutaj ktoś miał lepszą analizę, ktoś miał jakieś lepsze spojrzenie na rynek, na tamten czas mi się tak wydawało, także większego zaufania przede wszystkim do siebie, do własnych analiz i do sprawdzania wszystkiego tego, co gdzieś tam w necie się znajduje. Zwłaszcza też po moich nagraniach widać, że przyglądam się wszystkim jakimś predykcjom, które gdzieś tam ktoś wymyśli i je sam oceniam we własny sposób. Także takie zaufanie do siebie myślę, że też jest jedną z istotniejszych rzeczy, której, której będę się trzymał w następnym roku. Kolejną taką różnicą w tej bessie, jeżeli porównamy bessę do wcześniejszej, było to, że ceny kryptowalut, a dokładniej cena bitcoina, Mam wrażenie, że były ściągane na siłę. Gdy spojrzymy sobie na wcześniejsze bezsy ten bitcoin leciał nam powolutku, stopniowo, coraz niżej, coraz niżej. W tej beście zrobiły nam się schody. Schody, które gdzieś tam powstały po upadku Celsjusza, Voyagera, Luny, upadku FTX-a, czy nawet teraz przy okazji tego fadu dookoła Binance'a. Także widać tutaj, że komuś bardzo zależy na to, by cenę Bitcoina zbić jeszcze niżej. Bessa jak Bessa. Miejmy nadzieję, że się kończy rok 2023. Będzie lepszy. W 2022 roku nauczyłem się przede wszystkim tego, mam nadzieję, że ta lekcja nie poszła w las, by agresywniej realizować zyski. Ta nauka przyszła do mnie z rynku krypto, co prawda, osiągnąłem dosyć satysfakcjonujące zyski, co nie zmienia faktu, że, że gdybym. Mam nadzieję, że lekcja wyniesiona z tego roku przełoży się na jeszcze lepsze zyski w kolejnych cyklach. Nauczyłem się, jak bardzo trzeba tłumaczyć, dlaczego coś się robi, albo jak bardzo trzeba mu przypominać tą krótko, przepraszam, długookresową tezę. Bo widzę, że no, nawet obserwując jakby komentarze, reakcje, ludzie w ogóle tego nie rozumieją, albo inaczej, dużo ludzi tego nie rozumie, bo, nie rozumie, bo my możemy mówić, że okej, okay, wśród kursantów, gdzie mamy 91 godzin na wykładów i plus regularne raporty, no to wiadomo, tematy są tłumaczone, ale i tam się pojawiają emocje, ale już tam, gdzie nie da się wytłumaczyć tak skomplikowanych pewnych zależności. No bo jakby nie da się zrobić tego w jednym 30 godzinnym wykładzie na YouTubie, prawda, czy nawet nagraniu, wywiadzie, to nauczyłem się, jak będzie trzeba mocno mówić i tłumaczyć też metodologię czy podstawy finansów behawioralnych. I myślę, że to będę mocniej poruszał też w 2023 roku, bo nie ma podstaw. Jakby z samego zarządzania własnymi emocjami, e, własnymi lękami. Dużo osób ma po prostu niepoukładane też te rzeczy związane z finansami, czy jakby bardzo boi się tych e, swoich rzeczy i to akurat niekoniecznie, jakby, e, wiesz, że, źle, że tak mają, tylko że to jest problem do zaadresowania i to, to jest chyba taka na, dla mnie wielka nauka, jak dużo e, trzeba o tym mówić. Że, no, rzeczy, które czasem są dla mnie oczywiste, dla mnie. Yy, niekoniecznie są dla wszystkich oczywiste i, no i moje takie zadanie jako osoby, która no, tak publicznie występuje, porusza te tematy, czy uczy tych tematów, to jest i, i położenie większego nacisku na finanse behawioralne, które dla mnie yy, no yy, wiesz, no, skupmy się na metodologii, jak to wszystko robić i tak dalej, no nie będziemy wiadomo, tam poruszałem nawet na, nawet na kursie trochę yy, o, o finansach behawioralnych, czy o Psychologii inwestowania, ale to był bardzo, bardzo mała część. A poza tym yy, na YouTubie to w ogóle o tym nie mówiłem, praktycznie. No nie, więc chyba, yy, żeby yy, zrozumieć odbiorcę, bo myśl, myśleć o odbiorcy w innym kontekście, nauczyłem się trochę też, kim jest nasz od, odbiorca, bardziej. Nie, o, tak powiem. Szczególnie, jakby jeszcze dodam, tak, że. Yy, na szerokim rynku, o może tak, na szerokim rynku na YouTubie, konsument treści na YouTubie. Także, żeby, żeby też myśleć w takim, pod, przez taki pryzmat. Nauczyłem się wielu rzeczy, ale ta, która jakby najbardziej tu i teraz, że tak powiem, jest dla mnie aktualna, to ponieważ przebywamy wspólnie z Instytutem Kryptografii na Wigilii na Mazurach, to wraz z, z osobą, która mi to pytanie zadała. Plus Danielem Jankowskim, szefem całej ferajny. Zostałem namówiony przez kolegów do tego, żeby dzisiaj morsować w, w przerębli jeziora. I to morsowanie, po raz pierwszy, którego doświadczyłem w życiu, jest moim chyba największym osiągnięciem w tym roku. Wiesz co? Nauczyłem się tego, że ludzie się nie uczą na historii. Bo wiele osób jest zaskoczone tym, co się dzieje, bądź też obawia się tego, że są kolejne bankructwa firm związanych z kryptowalutami. A w roku 2014, w roku 19, w roku 20 też były podobne wydarzenia. Tylko że teraz. Bo wszystko jest jeszcze bardziej tak napiętnowane tym, że mamy wojnę i też widmo największej recesji. Tak? Bo teraz widzimy, jak mocno dostaje pieniądz, można powiedzieć, że po tyłku, gdzie aktualnie w Warszawie za milion to kupujesz kawalerkę 20 metrów, tak? czy 30 w jakimś dobrym miejscu. Więc też widzimy, że ten strach naprawdę ludziom nie pomaga, bo przestają myśleć racjonalnie, a te emocje często po prostu biorą górę. Więc tego się nauczyłem, że po prostu upewniłem się w tym, że ludzie nie uczą się na historii. Stąd też bardzo cenna lekcja. Dla mnie też, żeby po prostu cały czas trzymać się sztywno zasad. Jakie są Twoje cele na 2023 rok? Jeżeli chodzi o to, jakie mam cele na rok 2023 oraz jaki będzie rok 2023 dla rynku kryptowalut, no to miejmy nadzieję, że właśnie zgodnie z cyklicznością będzie to rok powolnych wzrostów. Moim zadaniem w tym roku zapewne będzie liczenie tego, jak rosną altcoiny względem Bitcoina w tej początkowej fazie Hossy, która miejmy nadzieję, że przyjdzie i tego wszystkim nam życzę. I na tej podstawie na podstawie tych moich obliczeń będę starał się mniej więcej oszacować poziom, przy którym będę chciał wchodzić w altcoiny. Zapewne te altcoiny będą trzaskać do góry nieco szybciej niż we wcześniejszym cyklu, chociażby biorąc pod uwagę to, że na każdy cykl trzeba nakładać psychologię, biorąc pod uwagę to, że tych ludzi w rynku w tej chwili jest więcej. Wydaje mi się, że oni właśnie pamiętają to, że altcoiny rosną. Więcej w hossach i będą w altcoiny chcieli wchodzić nieco szybciej. Także dla mnie rok 2023 to jest rok na przygotowanie się właśnie pod wzrosty, wybranie odpowiednich altcoinów i gdzieś tam obliczenie sobie, przy jakim poziomie będę chciał w te altcoiny wchodzić. Cele na 2023. To myślę, że przygotowanie się do, do spodziewanej przeze mnie hossy, która będzie na surowcach, która będzie miała miejsce na przestrzeni najbliższej dekady. Mam nadzieję zająć pełną alokację swoich środków, które mam przeznaczone na rynek surowcowy. Mam nadzieję, że one w pełni zostaną zainwestowane, co nie zmienia faktu, że rynek, rynek nam pokaże, co się wydarzy, czy takie okazje na, będziemy już mieli, czy, czy będziemy musieli czekać jeszcze dłużej. Jeżeli chodzi o inwestycyjne, no to cały czas to jest budowa ekspozycji krypto, aczkolwiek też się pojawiają kilka jakichś tam pomysłów związanych z rynkiem akcji, więc to, to jest inwestycyjnie tak, jeżeli chodzi o taki rynek płynnościowy, czy płynny na na giełdach, będące przedmiotem obrotu, a zaś jeśli chodzi o biznes, no to takim największym celem będzie hmm, to, co zrobimy w pierwszym kwartale z Bitfoldem, i też będzie pewna, pewna kampania wokół Bitfolda, więc to będzie taki do... bardzo ważny rzecz dla nas. Zachęcam wszystkich Państwa, żeby właśnie obserwować mnie czy Bitfolda w tym kontekście, i, i będzie coś wyjątkowego, i myślę, że, że warto, warto w tym wziąć udział. Także moim celem jest, żeby to się wszystko w niesamowity sposób powiodło. Yy, właśnie w 2023 ta kampania, a myślę, że dla wielu osób to też może być, ci, ci, przynieść ciekawe korzyści to, co, to, co będziemy robić. Yy, no i być może będziemy mieli też yy, niespodziankę w Instytucie, też w pierwszym kwartale, yy, ale to nie wiem, czy jeszcze mogę zdradzać, to, to niech Daniel powie. Tak, ja właśnie tak się zastanawiałem nad tymi celami. Jeszcze ich nie wypisałem, i generalnie z tymi celami to jest tak, że większość osób, która realizuje te cele, to je wypisuje. Także też każdemu polecam wziąć kartkę i. Długopis do ręki i te cele wypisać. Ja jeszcze jestem w trakcie wypisywania tych celi, bo no, chcę się bardzo, bardzo mocno na tym skupić. Na ten rok miałem największy mój cel, to była spłata wszystkich kredytów, zobowiązań, rad i tak dalej, i bardzo dobrze mi to poszło. No i tak się zastanawiałem, co zrobić w tym przyszłym roku. I tak naprawdę to chciałbym udowodnić, że z tego 1000 dolarów da się zrobić te 10, 10 000 dolarów handlując na dźwigni. Także to jest jeden z takich moich celi, jeżeli chodzi o takie cele tradingowe. Dodatkowo chciałbym wytrwać bardzo mocno w tym, żeby z miesiąca na miesiąc, czy może co dwa tygodnie dokupować systematycznie krypto, zgodnie z moją strategią, tak jak też pokazywałeś niedawno DCA. Także też mniej więcej mam ten sam sposób i tego, tego chciałbym się trzymać. Oczywiście mam też dużo takich prywatnych, jakichś. Planów, czyli może zdrowsze żywienie, więcej ruchu. Już w sumie zacząłem te cele realizować, bo już tak naprawdę zawziąłem się za siłownię i, i jeszcze pozostaje tylko lepsza dieta niż była dotychczas. Także myślę, że to takie z tych główniejszych celi to będzie to. Chciałbym się timingowo fajnie zmieścić w moment, który będzie absolutnie genialną okazją do tego, żeby zająć długą, Agresywną, długoterminową pozycję na rynku. Myślę, że to się gdzieś zdarzy pomiędzy końcem pierwszego kwartału a połową roku przyszłego. Wiesz co, 23 rok na pewno będzie rokiem innym niż wszystkie poprzednie, ponieważ też kilka rzeczy, takich rozdziałów w swoim życiu zakończyłem i chcę iść dalej w niektórych kategoriach, czy to kategoriach zdrowia, czy też jakiegoś rozwoju, jeśli chodzi o taką zwykłą fizyczność, to na myśli takie po prostu treningi. A jeśli chodzi o tematy bardziej biznesowe, to myślę, że to będzie rok, w którym wiele osób do rynku dojdzie. Ponieważ gdzieś ta cena krypto, możliwe, że gdzieś się trochę ustabilizuje. Stąd też na pewno dla osób nowych będę chciał przygotować sporo po prostu takich e, fundamentalnych rzeczy, typu związanych z dywersyfikacją czy też z dbaniem o kapitał. I oto, i najważniejsza rzecz, żeby te osoby nie podejmowały decyzji na podstawie po prostu emocji, a na podstawie po prostu logiki. Powiedz mi teraz, proszę, jaki według Ciebie będzie rok 2023 dla rynku kryptowalut? Będzie zmienny. Y Początek będzie trudny, ale jednego jestem w miarę, w miarę pewny. Cena bitcoina na koniec 2023 będzie zdecydowanie wyższa niż na koniec tego roku. Wiesz co, myślę, że w 23 roku rynek krypto na pewno bardzo mocno spowolni, czyli nie spodziewam się tego, że będzie hossa, czy że będzie jakieś pogłębienie bessy, tylko raczej będą takie to boczne, powolne ruchy, czyli załóżmy cena będzie oscylowała w okolicach 17 tysięcy, 25 tysięcy, 19 tysięcy, ale nie spodziewałbym się tego, że będzie cena po 5 tysięcy dolarów, czy nagle po 60 tysięcy dolarów, raczej powolny, boczny ruch, gdzie dla wielu osób będzie to, nazwijmy to problem, bo czują, że nie mogą zarobić, a dla największych graczy będzie to zbawienie, ponieważ sami oczywiście te ruchy generują, ponieważ mają czas i też przestrzeń pod to, żeby skupować z rynku te aktywa. A najczęściej gdy się nic nie dzieje, gdy ludzie narzekają, że na rynku nie da się nic zrobić, to właśnie dochodzi do największych transakcji, jeśli chodzi też o grupy kapitałowe i tak dalej. Uważam, że dla krypto będzie bardzo dobry rok w kontekście tego wzrostu płynności. Myślę, że się pojawią też już dalej instytucje, jak się zmieni trend. Tylko musi być takie, że one, instytucje będą bardziej wchodzić, jak będzie potwierdzenie trendu. Może być też trochę taki wolatylny rynek w obie strony, czyli po, po dużych wzrostach mogą być też korekty i tak dalej, więc ta zmienność cały czas może być obecna. Aczkolwiek dla mnie kierunek jest do góry, Mocno do góry, aczkolwiek pewnie myślę, że 2024 będzie jeszcze mocniej szedł. Co do 2025, już nie wiem, czy czegoś już nie skończymy całego ruchu w 2024, więc 2023 to wzrosty, ale też jeszcze, jeszcze niepewność i wątpliwość na rynku. 2023 dla krypto według mnie to będzie taki rok testu wytrzymałości i cierpliwości inwestorów. Jakieś nie spodziewam się szczególnie otwierania szampana, nie spodziewam się fajerwerków na krypto w najbliższym roku. Wydaje mi się, że takim mocniejszym wzrostem może być gdzieś tam końcówka 2023, ale nie liczę na to, że będą jakieś imponujące wzrosty w ciągu 2023. Raczej to będzie taki test cierpliwości inwestorów. Paweł, jaki według Ciebie będzie rok 2023 dla rynku surowców? Myślę, że to będzie taki rok wyczekiwania i no, sytuacja powiązana czy to z polityką banków centralnych, czy to geopolityczna, ona nam pokaże, czy recesja rzeczywiście się zmaterializuje, co pociągnie za sobą drastyczne spadki. No, i w takich okolicznościach mam nadzieję, że inwestorzy surowcowi będą mieli swoje żniwo, bo realny, wielki majątek można zbudować na rynkach finansowych wtedy, gdy, gdy kupujemy na dołkach. I jest myślę na to spora szansa, że takie dołki zaobserwujemy w 2023 roku. Co według Ciebie w przyszłym roku rośnie bardziej? Bitcoin czy Ether? Nie wiem. <noise> Wiesz co? Patrząc na starystykę, to Ethereum. Ciekawe pytanie. Spodziewałbym się jednak, że to Ether będzie, będzie tym głównym koniem pociągowym. Myślę, że akcja cenowa na Bitcoinie będzie już taka bardziej stonowana w tym cyklu. No ale to oczywiście jest opinia kogoś, kto nie, nie specjalizuje się w rynku krypto, tylko ktoś, kogoś, kto jest owszem inwestorem, aczkolwiek traktuje to bardziej hobbistycznie niż profesjonalnie. Jeżeli miałbym porównać Ethereum do Bitcoina i to ile te projekty urosną w roku 2023, no to jeżeli faktycznie te wzrosty przyjdą, jeżeli faktycznie rozpocznie nam się nowa hossa i gdzieś tam te wzrosty pod halving będą nam się rozpoczynać, no to procentowo Ethereum powinno urosnąć więcej niż Bitcoin, tak też było chociażby we wcześniejszym cyklu Natomiast miejmy nadzieję, że to Ethereum w ogóle urośnie, ponieważ musimy także pamiętać o zagrożeniach i chociażby o tym, że gdzie nie gdzie mówi się, że Ethereum może zostać uznane jako security. Jeżeli tak by się stało, to w ogóle żadnej hossy nie będzie. Oby tak nie było i żeby Ethereum zostało tak samo jak Bitcoin uznane za commodity. Wiesz, regularnie na moich raportach mówię, że, że to Ethereum będzie mocniej rosło, i rzeczywiście tak jest, czy tak myślę, ale problem jest jeden, że trochę się boję Ethereum pod kątem ryzyk z nim związanych. Po pierwsze, z ryzykiem, które się pojawiło po merdziu. Nie tak, że o mercie nie udał, bo mercz bardzo dobrze udał, ale mercz powoduje. Centralizacja tego blockchaina, a to jest trochę przeciwko tej idei i także zwiększa ry właśnie ryzyka. Dodatkowo, yy, nie tylko jest centralizacja w postaci yy, kapitału, ale jest centralizacja w postaci uruchamiania węzłów, nodów weryfikujących, yy, stakingu Etherów na najważniejszych serwerach, takich jak Amazon, yy, Web Services czy Google Cloud itd. itd. Chodzi o to, że yy, bardzo mocno centralizują wszystkie węzły. Więc są ryzyka technologiczne, ryzyka związane z jakby tym, że to kapitał przejmuje autoryzację tych transakcji. No i też pojawia się pewne ryzyko uznania teoretycznie Ethere jako security w związku z zmniejszoną decentralizacją, czyli decentralizacja to jest jeden z dużych, szeroka decentralizacja to jest jeden z argumentów przez SEC żeby nie być traktowany jako security. Taka, pojawia się taka powoli taka linia. Zresztą to samo podejmuje Ripple w swoim pozwie przed sec -iem. I w związku z tym trochę popsuto w tym w sensie prawnym regulacyjnym Etera Ale jeżeli mam jakieś dwie krypto wskazać, które będą traktowane jako commodity i będą miały możliwość dalszego rozwoju no to na pewno to jest Bitcoin. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. A, ale drugą, gdzie są wątpliwości, ale ma szansę na bycie nadal commodity, to jest właśnie Ether, więc to są takie, nazwijmy to, najbezpieczniejsze z kryptowalut, o ile kryptowaluty mogą być bezpieczne, ale trochę, trochę dużo widzę tych ryzyk w Etherze, aczkolwiek no, mam ekspozycję całkiem sporą w portfelu i jestem, jestem dużym fanem Ethera. Chyba wolałbym, żeby był jednak jako proof of work. Aczkolwiek proof of stake i deflacyjna funkcja etera ma bardzo dużą bazę do wzrostu ceny, więc dlatego mówię, tak dużo, to jest dla mnie prosta odpowiedź, co, co urośnie więcej, jeżeli nie, będą, nie zmaterializują się ryzyka z etera? Oczywiście, że eter. Jak się zmaterializują ryzyka, no to odpowiedź jest prosta, lepiej być w bitcoinie. Więc chodzi o to, że większe ryzyko, ale dużo większa premia za ryzyko jest obecna właśnie w eterze. No właśnie, ciężko powiedzieć lewo albo prawo, bo mam dwie teorie. Jedna teoria jest taka, że Ether będzie ślizgał się cały czas bokiem, a Bitcoin zacznie rosnąć powoli, powoli, po to, żeby wystrzelić potem gdzieś tam w okolicach halvingu. A opcja numer dwa to jest taka, że Ether da zarobić w 2023 około 100-130%, i a Bitcoin nawet 100% nie zrobi. Także to jest, gdzieś tam mam dwa takie podejścia. Wszystko kwestia, w jakim czasie to się zacznie rozwijać, bo to też dla mnie jest bardzo istotne. Ale jak miał powiedzieć co bardziej, no to, to stawiam na Ethereum. Jeżeli yy, wprowadzone regulacje nie zabiją Ethereum, mam nadzieję, że nie, to będzie to Ethereum. Gdyby jednak yy, stało się yy, to gorsze rozwiązanie, no to wtedy to będzie Bitcoin. I na sam koniec, z jaką myślą czy radą chciałbyś zostawić naszych widzów wchodzących w 2023 rok? To będzie trochę dziwne, ale są to słowa Seneki, który powiedział, że my, jako ludzie, nie boimy się samej śmierci, tylko wyobrażenia, jakie mamy na temat właśnie tego zjawiska. I tak jest w wielu aspektach. Myślę, że 2023 rok, przynajmniej końcówka 22, początek 23, to jest doskonały okres, żeby zapoznać się bliżej z rynkami surowcowymi. Z cyklami, jakie panują na rynkach surowcowych, z cyklami nakładów kapitałowych na nowe inwestycje w szeregu rynków surowcowych. I myślę, że lekcja, jaką jesteśmy w stanie wyciągnąć z, z pogłębiania wiedzy na temat rynków surowcowych, będzie mogła owocować na przestrzeni najbliższej dekady. Chciałbym, żeby widzowie pomyśleli, że mogą wykorzystać to, co dzisiaj jest na rynku, do tego, żeby ten 2023, 2023 był dla nich bardzo dobrym rokiem. Czyli to dzisiaj już jest moment na to, żeby o tym myśleć i to wykorzystywać. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że pamiętajmy, że de facto takie najgorsze emocjonalnie momenty. To są najlepsze momenty do, do zakupów, tak? Czyli Warren Buffett, standardowy Warren Buffett. Bądź chciwy, kiedy inni się boją, i bój się, kiedy inni są chciwi. Tak, generalnie tak się zastanawiałem nad czymś takim nieszablonowym i nawet sobie rozpisałem. Tutaj pozwolę sobie zerknąć w swoje, swoje notatki i z taką myślą, którą bym chciał Was zostawić, to spojrzenie do tego, w jaki sposób żyjemy i na nasze. Finanse, w szczególności na nasz portfel, jak wydajemy nasze pieniądze, bo ja sobie zrobiłem kiedyś taką listę, na co, na co wydaję. No i tak uznałem, że skoro chcę inwestować, no to powinienem z góry zarządzić, ile kapitału powinienem na to przeznaczyć. No i tak się zastanawiałem, czy oszczędności i inwestycje to te 20%, czy było dobre. I idąc z tym tokiem rozumowania, właśnie jednej z książek, którą przeczytałem, Najpierw nagradzajmy siebie, a potem za resztę to, co nam zostanie, próbujmy żyć. Czyli spójrzmy na to, ile wydajemy na kredyty, czy nie jest to więcej niż 30%, czy na transport, i na samochód, na ubezpieczenia, na opony. Nie wydajemy miesięcznie średnio więcej niż, nie wiem, dajmy na to 10%, na jedzenie więcej niż 20% i na przyjemności 10-20% i z tego, jak nam się zrobi, to, to 100%. Czy, czy się w ogóle w tym zmieścimy? Nie? Czy nie żyjemy ponad stan i czy jesteśmy w stanie z naszej pensji faktycznie odkładać na inwestycje? i wydaje mi się, że najbliższy, najbliższy rok może być takim momentem, gdzie faktycznie w te inwestycje będzie warto wejść, żeby w perspektywie czasu zarobić. Jeżeli to prześpimy, jeżeli nie zadbamy o nasze finanse, to prawdopodobnie przegapimy kolejną okazję i będziemy się dosiadać na górce tak jak to potocznie się mówi, robi ulica. Przede wszystkim chciałbym, żeby inwestorzy na krypto nie stracili wiary w tą technologię w ten rynek, w ten projekt, ponieważ jest to fenomenalna rzecz. Będą wyzwania, będą poddani próbie, ale na koniec dnia będą wygrani, jeśli tą wiarę utrzymają. Ostatnie pytanie, jakie dostałem od IK, jest to z jaką myślą czy też radą chciałbyś pozostawić naszych widzów podczas wchodzenia w 2023 rok? Jeżeli zakładamy cykliczność, jeżeli zakładamy, że te wzrosty się rozpoczną, uważam, że są to najważniejsze trzy lata, jakie możliwe, że wielu z Was będzie miało w swoim życiu pod kątem inwestycyjnym i jeżeli chodzi o możliwość zmiany swojego życia, właśnie pod kątem finansowym. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny okres, bardzo, że są to bardzo ważne nie? 3 lata i tak naprawdę powinniście w tej chwili przysiąść na tyłku, faktycznie zastanowić się, czy nie zainwestowaliście za dużo pieniędzy. Powinniście zastanowić się nad własną strategią. Nad poziomami, przy których będziecie już zadowoleni i przy których będziecie chcieli wychodzić. Oczywiście, jeżeli chodzi o poziomy bitcoina, bo przy tych poziomach wychodzimy. Nigdy nie mierzymy sobie, przy jakim poziomie altcoina będziemy wychodzić, bo jest to niemożliwe. I ważne jest, żebyście sobie to gdzieś zapisali. Zapisali w miejscu widocznym i choćby nie wiadomo co, żebyście przy tych poziomach gdzieś tam. W kolejnych latach wychodzili, bo niestety psychologia, niestety umysł ludzki działa tak, że gdzieś tam w późniejszych etapach, rok, dwa, trzy lata później, już nie pamiętamy o tych poziomach, włącza się chciwość. No i często nie wychodzimy w ogóle z rynku. Uważam, że te trzy lata, jeżeli faktycznie będzie hossa, jeżeli faktycznie przyjdą wzrosty, mogą odmienić wiele, wiele Waszych żyć. Także Najważniejsze jest to, żebyście mieli plan rozpisany gdzieś tam już na początku 2023. Mam nadzieję, że z tego materiału wyciągniesz coś dla siebie i przypadł ci do gustu. Ja mam jedną prośbę, ponieważ wchodzimy w nowy rok, chętnie zbierzemy od ciebie, od was feedback, jeżeli chodzi o prowadzenie naszego kanału, o materiały, które dla was tworzymy i o tym, czego potrzebujecie, czy jakiej gości chcielibyście na naszym kanale zobaczyć. Jeżeli masz 3 minuty, żeby poświęcić ten czas i pomóc nam się rozwijać. Kliknij w link, dostaniesz ankietę, kilka pytań, prośba o odpowiedź. Dzięki temu będziemy mogli po prostu dostarczać wam to, czego oczekujecie. Ja ze swojej strony bardzo Ci dziękuję za wysłanie tego materiału do końca i wchodząc w 2023 rok życzę Wam tego, byście robili mniej tego, co Was osłabia, i więcej tego, co Was wzmacnia. Pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.